To słychać? TV. Następnym punktem porządku jest informacja przewodniczącego Komisji Wyborczej o wynikach wyborów i wyborczych do Rady Gminy Cegły. Tutaj proszę pana wicewójta. Wszystko przebiegło sprawnie. W okręgu numer 13 było uprawnionych do głosowania 348 osób i ostatecznie do urn udało się 107 osób. Oddano 107 głosów, z czego 3 były nieważne, 104 osoby oddały głosy ważne, a więc frekwencja wyborcza wyniosła około 30%. W wyborach uzupełniających zgłoszono 2 kandydatów przez 2 listy wyborcze. To jest kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Młodzi Wyborcy, Młodzi dla Wsi, przepraszam, który komitet zgłosił kandydata Ositek Przemysław oraz Komitet Wyborczy Cegłowska Inicjatywa Lokalna, który zgłosił kandydata Marcina Sebastiana Kaczorka. Głosy rozłożyły się w sposób następujący. Przemysław Ositek uzyskał głosów 19, Marcin Sebastian Kaczorek głosów 85, skutkiem czego mandat w okręgu wyborczym numer 13 został obsadzony i nowym radnym z tegoż okręgu został pan Marcin Sebastian Kaczorek. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie pogratulować wyniku. Jest to wynik bardzo dobry, mimo że były to wybory uzupełniające. To mandat społeczny, który pan, panie Marcinie, uzyskał, jest bardzo zobowiązujący i życzę w tym miejscu panu pracy dla gminy i pracy dla swoich mieszkańców z pożytkiem dla całej naszej społeczności. Uroczyście zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej. Jak napisano, stosownie do artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2015 Kodeks Wyborczy, Gminna Komisja Wyborcza w Cegłowie stwierdza, że w wyborach uzupełniających, które odbyły się dnia 28 sierpnia 2016, pan Kaczorek Marcin Sebastian został wybrany radnym gminy Cegłów. Tym samym mandat w okręgu numer 13 został obsadzony. Symbolicznie przekazuję również mandat do głosowania z tego korzystnego. Dziękuję zastępcy przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej. Dołączam się do tych gratulacji. Tak jak wicewójt wspomniał, jest to duża liczba wyborców głosujących na radnego w naszej gminie, co zobowiązuje do pracy, jak to powiedzieć, dużej pracy z całej siły na rzecz społeczności. Teraz przedstawię, jak będzie wyglądało ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu treści ślubowania wywołany radny powstaje i wypowiada słowo ślubuje. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów
Tak mi dopomóż Bóg. Przedstawię teraz treść ślubowania. Wierny Konstytucji i Praw Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście. Proszę bardzo. Wierny Konstytucji i Praw Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jego mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż. Dziękuję. Czyli już oficjalnie ten radny, który będzie szefem, może już uczestniczyć w głosowaniu. Jeden radny w trakcie przyszedł, czyli już w tej chwili obecnych 13 radnych znowu wybrany radny, który już może głosować. Z racji, że nie był na komisji, to według uznania będzie dzisiaj to może głosować. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.